Największą mądrością jest czas, wszystko ujawni. To zdanie przypisuje się Talesowi z Miletu, starożytnej greckiej postaci uznawanej za jednego z siedmiu mędrców. Jest to filozoficzne spojrzenie na życie, sugerujące, że prawda i mądrość ujawnią się w miarę upływu czasu. Ta myśl odnosi się do przekonania, że czas jest kluczowym czynnikiem w odkrywaniu prawdziwych natur rzeczy, zjawisk i ludzkich działań. W kontekście cytatu możemy interpretować, że mądrość płynąca z doświadczenia i obserwacji staje się bardziej oczywista w miarę upływu czasu. Wielu filozofów i myślicieli podkreślało rolę czasu jako kluczowego elementu w procesie zdobywania wiedzy i zrozumienia świata. Myśleć to, co prawdziwe, czuć to, co piękne i kochać, co dobre, w tym cel rozumnego życia. To zdanie jest przypisywane Platonowi, starożytnemu greckiemu filozofowi, który był uczniem Sokratesa i nauczycielem Arystotelesa. Jest to często cytowany fragment, który podkreśla znaczenie myślenia, uczuć i miłości w kontekście osiągnięcia mądrości i celów życiowych. Wskazuje ono na potrzebę kierowania się prawdą w myśleniu, doceniania piękna w uczuciach oraz oddawania się miłości wobec tego, co dobre. Platonowi zależało na rozwijaniu zarówno umysłu, jak i serca, aby osiągnąć harmonię i mądrość w życiu. Lepiej być nieszczęśliwym z rozumem niż szczęśliwym bez rozumu. Interpretując ten cytat, można by uznać, że lepsze jest posiadanie rozumu nawet w obliczu nieszczęścia niż doświadczanie szczęścia bez zdolności do refleksji i zrozumienia. Filozoficzne podejście Epikura często podkreślało umiar, rozsądek i zrozumienie, co mogłoby być odzwierciedlone w tym cytacie. Warto jednak pamiętać, że interpretacja tego rodzaju cytatów może być subiektywna, a ich znaczenie może różnić się w zależności od kontekstu i perspektywy. Jesteśmy i nie jesteśmy zarazem. Życie jest ciągłą zmianą, jest ciągłym rodzeniem się i śmiercią. W kontekście cytatu Heraklit wyraża ideę pantarei, co oznacza wszystko płynie lub wszystko się zmienia. Filozof ten uważał, że rzeczywistość jest w stanie ciągłej transformacji, a jedyna stała cecha świata to jego stała zmienność. Cytat ten podkreśla paradoks ludzkiego istnienia, które jest jednocześnie obecne i nieobecne w świecie zmiennym. Wskazuje również na cykl życia i śmierci jako integralną część tego nieustannego procesu zmiany. Heraklit zachęcał do zrozumienia i zaakceptowania tego dynamicznego charakteru rzeczywistości, co miało prowadzić do mądrości i zrozumienia natury bytu.